Raport o stanie powiatu kętrzyńskiego w roku 2021. Dokument dostępny na stronie internetowej powiatu kętrzyńskiego. Zachęcam do zapoznania się z jego autostreszczeniem. Raport o stanie powiatu kętrzyńskiego jest podsumowaniem działalności organów powiatu w roku 2021. Przedstawia on ogólną sytuację powiatu w kontekście podejmowanych inicjatyw oraz określa położenie naszego samorządu względem warunków zewnętrznych. Dokument stanowi o efektach naszej pracy, która niewątpliwie miała wpływ na życie mieszkańców powiatu kętrzyńskiego w roku 2021. Promujemy hasło "Razem możemy więcej". Nie jest to slogan, ale autentyczne poczucie wspólnych możliwości. Równocześnie zauważamy zmiany powiatu kętrzyńskiego w wielu jego obszarach oraz w wielu aktywnościach. Stale współpracujemy z przedstawicielami miast i gmin, o czym świadczą cykliczne z nimi spotkania. Fundusz Pracy, inwestycje drogowe, doskonalenie metodyczne nauczycieli, ochrona zdrowia, pomoc społeczna oraz zarządzanie kryzysowe to główne filary współpracy powiatu i gmin. W styczniu rozpoczęliśmy pracę nad strategią rozwoju powiatu kętrzyńskiego na lata 2021-2027, którą Rada uchwaliła w drodze uchwały pod koniec marca. Przyjęty dokument wyznacza nam kierunki rozwoju i będzie pomocny w aplikowaniu o zewnętrzne źródła finansowania. Przedsięwzięcia inwestycyjne tradycyjnie rozpoczynają się wiosną, kiedy mamy już modele finansowań i jesteśmy po wyborze wykonawców. Nie przeszkadzało nam to w kreowaniu nowych rozwiązań. Już od początku roku przy ulicy Pocztowej w Kętrzynie ustawiliśmy pierwszą w powiecie lodówkę społeczną. Inicjatywa była odpowiedzią na sygnały od mieszkańców. Lodówka popularyzuje zasadę dzielenia się posiłkiem i przeciwdziała marnowaniu żywności. W okresie sprawozdawczym Powiatowy Urząd Pracy przez cały rok pośredniczył w przekazywaniu środków finansowych w ramach tarczy antykryzysowej, a Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie obejmowało całość działań w ramach systemu pomocy społecznej powiatu. Zacznijmy od szpitala powiatowego w Kętrzynie. Rozpoczynaliśmy rok w warunkach placówki covidowej. Następnie powróciliśmy do oddziałów wielofunkcyjnych. W wyniku czwartej fali pandemii ponownie zostaliśmy przekształceni. To decyzje niezależne i odgórne. Nie mieliśmy na nie wpływu, ale należą się podziękowania całemu personelowi naszej placówki. Rok 2021 to kolejne pozytywne zmiany. Udało nam się uruchomić nową centralną sterylizatornię i podpisać umowy na realizację w formule zaprojektuj, wykonaj i wyposaż zadań inwestycyjnych, przebudowa bloku operacyjnego w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie oraz przebudowa, modernizacja i wyposażenie oddziału chirurgii w celu dostosowania do wymogów określonymi przepisami. W listopadzie otrzymaliśmy w ramach środków unijnych oraz resortowych nowy ambulans ratunkowy, który wzmocni działalność zespołów ratownictwa medycznego. Duży w tym udział zewnętrznych środków finansowych. Szpital nawiązał pierwszą w historii współpracę z Collegium Medica Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Wydarzenie przełomowe, gdyż w naszych obiektach prowadzone są zajęcia dydaktyczne dla studentów ostatnich semestrów Wydziału Lekarskiego. Zarządzający szpitalem pozyskali nowych lekarzy, którzy obok już pracujących specjalistów dbają o zdrowie i życie mieszkańców naszego powiatu. Kętrzyński Szpital jest systematycznie doposażony w bardzo nowoczesny sprzęt diagnostyczny i zabiegowy. Należy także zauważyć, że nasz szpital był koordynatorem uruchomionego wspólnie z miastem Kętrzyn powszechnego punktu szczepień w hali MOSiR w Kętrzynie. W zakresie szeroko rozumianej pomocy społecznej i wsparcia osób niepełnosprawnych podjęliśmy jedną z najważniejszych w historii powiatu decyzję związaną z budową zakładu aktywności zawodowej.
Najpierw wykonaliśmy projekt budowlany, a następnie pozyskana dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pozwoliła na rozpoczęcie inwestycji. W obiekcie o powierzchni około 1000 m2 funkcjonować będzie zakład, w którym zatrudnieni znajdą osoby niepełnosprawne z powiatu kętrzyńskiego. Koncepcję uruchomienia zakładu aktywności zawodowej w całości koordynuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie. Teraz budujemy społeczne i lokalne poparcie dla tej inicjatywy poprzez organizowanie konferencji oraz popularyzowanie idei powstania zakładu. Chcemy zachęcić jak największą ilość osób, instytucji i podmiotów gospodarczych do włączenia się w utworzenie, a następnie funkcjonowanie nowej jednostki. W ostatnich dniach grudnia zakończył się remont dodatkowych pomieszczeń przeznaczonych na kolejne mieszkanie chronione treningowe dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej. Często korzystaliśmy ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na najróżniejsze formy wsparcia osób potrzebujących. Współpracowaliśmy w tym zakresie z gminami. W ramach programu wyrównywania różnic między regionami ze środków PFRON zostanie zakupiony samochód do przewozu osób niepełnosprawnych w gminie Barciany. Tylko w tej kadencji podobne działania zrealizowaliśmy z gminą Korsze oraz miastem i gminą Kętrzyn. Wspólnie z fundacjami pozarządowymi byliśmy aktywni we wspieraniu pieczy zastępczej, a współpraca z Bankiem Żywności w Olsztynie w sposób praktyczny przekładała się na zaopatrzenie wymienionej już lodówki społecznej. Liderem tych działań tradycyjnie był nasz niezawodny PCPR. Przeprowadziliśmy remont budynku, do którego docelowo został przeniesiony Powiatowy Dom Dziecka w Reszlu. Środki na ten cel pozyskaliśmy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Podobnie jak w roku ubiegłym, ze względu na trwający okres pandemii, zajęcia przez większość roku szkolnego były realizowane w systemie zdalnym lub hybrydowym. Wprowadzone ograniczenia nie miały wpływu na obniżenie jakości nauczania w powiatowych szkołach. Pod względem dydaktycznym funkcjonowały one prawidłowo. W tym miejscu warto zwrócić uwagę na działalność Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kętrzynie, który otrzymał akredytację warmińsko-mazurskiego kuratora oświaty. Obecnie placówka ta świadczy usługi metodyczne nie tylko na terenie naszego powiatu. Działalność PODN-u napawa nas dumą, tym bardziej, że wcześniej pojawiały się sceptyczne głosy, najpierw co do koncepcji utworzenia placówki, a następnie połączenia jej z Powiatową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. Dzisiaj już nikt chyba nie ma wątpliwości co do słuszności tego pomysłu. Powiatowe placówki oświatowe zawsze były i będą w centrum uwagi samorządu powiatowego. Szkoły stanowią bezprecedensowy front prac zmieniający nasze obiekty. Zakończyliśmy długo oczekiwany remont basenu przy ulicy Poznańskiej, Nowa Niecka, obniżony sufit i nowoczesny system uzdatniania wody to tylko kilka elementów tej inwestycji. Zespół szkół imienia Macieja Rataja w Reszlu wzbogacił się o kompleks nowoczesnych boisk, tworząc w tym miejscu przestrzeń do uprawiania sportu i rekreacji. W zespole szkół imienia Marii Curie-Skłodowskiej rozpoczęliśmy zadanie pod tytułem Przebudowa i remont przyszkolnej hali sportowej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych wraz z wyposażeniem przy zespole szkół imienia Marii Curie-Skłodowskiej w Kętrzynie. Należy zwrócić uwagę, że przeprowadzone w roku 2021 inwestycje w szkolną infrastrukturę sportową są największymi w historii powiatu kętrzyńskiego. To, co zawsze interesuje mieszkańców z przyczyn oczywistych, to remonty dróg, mostów i chodników. Kolejny rok z rzędu bijemy rekordy pod względem wydawanych na ten cel środków finansowych i ilości zrealizowanych kilometrów. Niestety, niesprzyjająca pod koniec roku aura wymusiła dokończenie niektórych odcinków w roku bieżącym. W 2021 roku udało się nam zakończyć ostatni etap przebudowy drogi powiatowej Lesieniec-Silec, łączącej drogę wojewódzką nr 650 z granicą powiatu węgorzewskiego w gminie Srokowo. Wykonaliśmy niemal 3-kilometrową przebudowę drogi powiatowej nr 1707N Drogosze-Garbno na odcinku od drogi wojewódzkiej 592 do Dublin w gminie Korsze. Skończyliśmy dwa etapy remonty drogi
powiatowej nr 1618 N. Koczarki Krzyżany na terenie gminy Kętrzyn. W tej gminie inwestycje drogowe na odcinkach Włopławki Czerniki oraz na Komiady Godzikowo rozpoczęte w roku 2021 skończyliśmy już w bieżącym okresie. Dużym przedsięwzięciem było zrealizowanie przebudowy najdłuższego w powiecie mostu na rzece Guber w miejscowości Prosna w gminie Korsze. Na ten cel otrzymaliśmy dotację z podziału rezerwy subwencji ogólnej. Warto również zwrócić uwagę na realizowane w mijającym roku zadania obejmujące budowę chodników w pasie drogi powiatowej w Nakomiadach i Nowej Wsi Kętrzyńskiej. Pozyskaliśmy na ten cel środki zewnętrzne z subwencji ogólnej i Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz pomoc finansową w formie dotacji celowej z gminy Kętrzyn. Oddaliśmy do użytku około 10 km dróg o nawierzchni asfaltowej oraz ponad 500 metrów bieżących ciągów pieszych z kostki betonowej. W ramach współpracy przedsięwzięć z gminami kontynuowaliśmy remonty dróg w Barcianach, Srokowie. Należy również zauważyć, że w roku 2021 wspólnie z gminami Kętrzyn, Barciany i Srokowo realizowaliśmy odtworzenie linii komunikacyjnych w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Podpisaliśmy także umowę na e-zarządzanie infrastrukturą drogową w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kętrzynie wraz z uruchomieniem e-usług w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020. W roku 2021 zrealizowano inwestycji za łączną kwotę niemal 17 milionów złotych. Zadania powiatu obejmują również szereg innych działań. Byliśmy aktywni w dziedzinie kultury, sportu i promocji powiatu. Uchwałą Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 19 sierpnia 2021 roku została powołana pierwsza Młodzieżowa Rada Powiatu Kętrzyńskiego. Organ w charakterze konsultacyjnych i doradczym, wspierający oraz upowszechniający ideę samorządności lokalnej. Przez cały rok kontynuowane były cykliczne, comiesięczne spotkania z mieszkańcami na żywo w ramach studia Powiat Kętrzyński. Zrealizowana została kolejna edycja Powiatowego Budżetu Obywatelskiego. Nasze Centrum Biblioteczno-Kulturalne organizowało wycieczki plenerowe, wystawy i odczyty. Udało się sfinansować uruchomienie witryny internetowej www.archiwumpowiatowe.pl, która przenosi nas do Archiwum Cyfrowego Powiatu Kętrzyńskiego. Organizując 6. edycję akcji sprzątania lasów przy współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska oraz Lasami Powiatowymi popularyzowaliśmy ekologię i odpowiedzialność za środowisko naturalne. W listopadzie 2021 roku w Gierłoży odbył się konwent powiatów województwa warmińsko-mazurskiego. Gospodarzem tego wydarzenia był samorząd powiatu kętrzyńskiego. Budżet powiatu na 2021 rok został wykonany w następujących wartościach. Dochody wyniosły 101 725 849 zł i 49 groszy, co stanowi 100% planu. Wydatki wyniosły 93 244 422 zł i 28 groszy i stanowi 87% planu. Radni podjęli łącznie 108 uchwał, w tym 66 uchwał, których wykonanie powierzono zarządowi powiatu. Wszystkie uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie w roku 2021 podlegające nadzorowi wojewody zostały podjęte zgodnie z prawem, o czym świadczy brak rozstrzygnięć nadzorczych stwierdzających ich nieważność. Podjęte uchwały nie naruszały przepisów prawa ustrojowego oraz prawa materialnego, a także przepisów regulujących procedury podejmowania uchwał. Podsumowując, rok 2021 był czasem kontynuacji prorozwojowej działalności powiatu kętrzyńskiego. Były to miesiące realizacji nowych wyzwań i planowania przyszłości. Część zrealizowanych tematów już spowszechniała, na stałe zapisując się w świadomości naszych mieszkańców. Mimo wszystko warto je przypominać. Takim symbolem jest na przykład działający od 3 lat terenowy punkt paszportowy, Powiatowy Ośrodek Wspierania i Rozwoju Edukacji w Kętrzynie, Dom dla Samotnych Matek i Kobiet w Ciąży czy internat przy ulicy Poznańskiej o zupełnie nowym standardzie.
Wspominamy o tym dlatego, że w przypadku pracy w samorządzie jeden rok to bardzo krótka jednostka czasu. Efekty naszej pracy powinny oceniać się w dłuższej perspektywie. Członkowie Zarządu Powiatu w Kętrzynie: Michał Kochanowski, Andrzej Lewandowski, Alina Janiszewska, Mirosław Bobrowski i Olga Wanago.